Jak dorosnę, będę strażakiem. Co? Noc w Bełchatowie to jest jedna z tych, których się nie zapomina, zapamiętamy ją na długo na pewno. Zanim wyruszymy w dalszą trasę, sprawdźcie, jak bawiliśmy się wczoraj w Bełchatowie i do zobaczenia dalej na trasie. Zróbcie hałas. Jesteście? Jesteście. Słuchajcie, zamówiliśmy pizzę, czy ktoś ma ochotę z nami zjeść? Nie słyszę was, jeszcze raz. Tak, tak. Super, mamy dobrą pizzę. To się dobrze składa. Kupujemy się w łaski Bełchatowia. Całą noc piekłem. Naprawdę, dla pani. Co powinniśmy zobaczyć w Bełchatowie? No nie wiem, sobie Plac Narutowicza spokojnie. Ale jest świetny. Jest świetny. No, codziennie. Codziennie. No to codziennie praktycznie. No. No, do 17 do 22. Może potrzebować pomocy nad ranem. Bełchatów jest piękny. Tak. Ja się zakochałem w Bełchatowie. Ale normalnie nigdy nie myślałem, że tak będzie. Ola, nie wiem czy widzisz, ale nikt nie prosił, a każdy potrzebował zobaczyć chłopaka, który ubrał się w kolorze RMF-u. Widzę go kątem oka, no. Chodźmy. Chodźcie do niego. Cześć. Dzień dobry. Alan. Alan. Czy ty zdajesz sobie sprawę, kolego Alanie i droga mamo, tak? Tak. Mama jak ma na imię? Ania. Aniu, Alan się ubrał w kolorze RMF-u, to jest niesamowite. Tak, tak. Chyba tak, to jest celowe? Trochę tak. I skromny ty, patrz, zobacz. Trochę tak. Słuchasz RMF-u często? Przechodzaliście się obok, czy przyjechaliście specjalnie na wezwanie RMF-u? Specjalnie na wysłanie RMF-u. Co robiliście, kiedy słyszeliście, że tutaj podjeżdżamy? To znaczy, ja byłem w Lublinie. Czekaj, jak w Lublinie? Jechał z Lublina do domu i przyjechaliśmy tutaj. Jesteś po takiej długiej trasie dzisiaj? Mogę zapytać, jak macie na imię tylko? Tak, Kasper. Sara. Skąd jesteście, z Bełchatowa? Bełchatowa, tak. Co tu jest fajnego w Bełchatowie? Takiego top, tak jak macie jedną rzecz. Kurczę, ciężko stwierdzić. Czyli dużo jest tych rzeczy. No, powiedziałbym, że ten park właśnie, w którym jesteśmy chyba. No jest ludzie, tak na pewno. Ludzie. No, ludzie tak, no. A gdzie są najlepsze lody w Bełchatowie? Na Kościuszki. Tam? Tak jest, dokładnie tam. Tam! Wszyscy nam mówią, że tam są najlepsze. Tam! Tak, zaraz. Znowu tam. Tak, najlepsze lody. Nie mogę powiedzieć, ale lepsze są w Zelowie. Jakiś ten... A powiedzcie mi, jakie plany na majóweczkę? Na majóweczkę. Już się prawie kończy, nie? Już się kończy, ale tak to spędzamy tutaj wolny czas. Generalnie integracja ze znajomymi. Dobry wieczór! Dotrzymujemy słowa, obiecaliśmy, że dowieziemy pizzę na domówkę prosto w okolicach Bełchatowa i oto jesteśmy. Oto jesteśmy my, było zgłoszenie i wieziemy pizzę, robimy to pierwszy raz, ale mamy specjalny sprzęt. Mini samochodzik, który pomoże nam dowieźć tę pizzę. Miejmy nadzieję, że ciepło, ale nie obiecujemy. Kto prowadzi, to jest najważniejsze. Mateusz. Okej, okay. Zapraszam. Ja trzymam pizzę, żeby się nie zsunęła w pudełku. Powiedz Mateusz, co się stało właśnie? Przyjechałem zjazd. Normalnie nawet kołczycowi to się zdarzało. A jak to samo jedzie normalnie. Teraz w prawo. Na najbliższym skrzyżowaniu skręć w prawo. Tu. Szkoda, że tego nie widzicie. Za nami tumany kurzu. Ale tumany kurzu. Jedziemy jakieś 230 na godzinę. Zaraz pracowałem to... oczywiście. Żadnym autem nie jedzie się tak dobrze jak służbowy. Uwaga. Chyba dojeżdżamy. Mogę już trąbić? Tak. Uwaga! Pizza! Dobry wieczór, ktoś zamawiał pizzę? Dobry wieczór, czy ktoś zamawiał pizzę? Cudownie! Dzień dobry, Misiu! Jest obronny! Cześć! Kochanie, mamy dla ciebie pizzę, to naprawdę cieszę. Dzień dobry, jak masz na imię? Marcin. Cześć Marcin! Cześć Marcin! Słuchaj, no jesteśmy, tak jak obiecaliśmy.
dziękujemy bardzo. Właśnie odwołaliśmy pizzę w innej restauracji i córka jedzie. Uwaga, machamy córce. Stój! Córka, stój! My sobie czekałyśmy, mówimy okej, może nie przyjeżdżać, bo pizza jednak jedzie do nas. Dziewczyny, pizza gotowa. Jesteście w ogóle pierwszymi ludźmi na tym świecie, którzy zamówili pizzę w RMF. Jest sukcesem. Udało się. Już nie jeden zamawiał, ale pierwszy raz dowieźliśmy. Witajcie w kolejnym odcinku naszej kamperowej podróży. Mati! Ola! Woo, Tesla! I Maciek, czyli nasza skarbnica wiedzy. Właśnie czytamy sobie o Ciechocinku, do którego zmierzamy. Jeszcze jest Natalia i nie zapominajmy o Pawle, który nas prowadzi. My się tutaj z Pawłem uczymy. Jeszcze jest, przepraszam was bardzo serdecznie, Bartek, który to wszystko... Co tam jest? Może od tego zaczniemy, że w Parku Ciechocińskim rośnie kłęk kanadyjski. Powierzchnia Ciechocinka. Mati, strzelasz. Tak. Kilometrach kwadratowych? Tak. 40. Przestrzelił. Daj z siebie coś więcej. No 15,5. No 15 i 26 setnych. O jest, poczekajcie, bo. Skąd Ciechocinek? Od imienia słowiańskiego założyciela lub właściciela, a miał on na imię Ciechota. Wow. Znacie takie imię Ciechota? Dzisiaj to by było Ciechotuwa. Obecna restauracja zdrojowa to dawne Casino Europa. Casino Royal, proszę państwa. W 32 roku powstało. Przy ulicy Leśnej 1, musimy zwiedzić te okolice, znajduje się dworek prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. I faktycznie była to letnia rezydencja głowy państwa. Ciekawe, co nam leczą w tym Ciechocinku. Prezydenci. Mina Maćka. Halo, czy to ciotka z TikToka? Dzień dobry, tak, a kto mówi? Radio RMF FM, Ola i Mateusz, dzień dobry. Dzień dobry, ciociu. Cześć, koloratka? Ola i Mateusz. Koloratka, boże, ciociu, mamy pytanie, bo ty byłaś chyba kiedyś w Ciechocinku, prawda? No, teoretycznie w książce, tak. Ciociu, no właśnie, bo my aktywności szukamy różnych. Co się w Ciechocinku robi, co polecasz? No słuchajcie, no na pewno no fontanna, proszę ja ciebie, tam wiecie, fontanna Grzybek, no bo to takie miejsce ten, kultowe można powiedzieć, no też nie wiadomo, także jak najbardziej, tam ale oczywiście najlepsze są dancingi, no bo cóż, no bo no co właśnie. Najlepsze. Właśnie, ciociu, gdzie na fajfy? No, ty też bym chciał wiedzieć. Damy znać, sprawdzimy i oddzwonimy później, pa pa! Dobrze, koniecznie, pa, buziaki. Za chwilę do tego kampera wejdzie. Bryska. Bryska z nami, piąteczka! Ciechocinek, jesteście? Ja widział tych wszystkich pięknych ludzi, którzy przyjechali specjalnie. Specjalnie dla mnie, która z wami odpali dancing. Czy jesteście gotowi? Kto tańczy najlepiej? Bryska, mój pan, dzień dobry! Padło na parę, która skradła absolutne show dzisiaj. Zapraszamy na środek. Powitajmy wielkimi brawami Marzena i Mariusz. Ja bym chciał zacząć romantycznie. Jakby się poznaliście, gołąbki? A właśnie. I to jest to. Poznaliśmy się. Gdzie? W sanatorium. Brawo dla nich! Obserwowaliśmy was, macie najpiękniejsze kocie ruchy. Ja nie wiem, jak to się robi, no ale to jest po prostu chemia, to jest miłość, to jest ten wzrok, to spojrzenie. To jest moment na nagrodę główną. Zapraszamy nagrodę główną do kółeczka. Dzień dobry. Halo, halo, tu pan Savian, witam z Ciechocinka. To taka energia, to taki drugi Woodstock, no. To jest rezydent Miasta Miłości. Czy wy wiecie, że my mamy w Polsce Miasto Miłości? No ja już tak znam, bo powiem szczerze. Naprawdę? No jedziemy tam.
na CH się zaczyna, to jest Hełmno. I właśnie tam łódki miłości będziemy zawieszać z panem Sawianem. Bądźcie z nami. O, już czekam na spotkanie. Ale rzepak. Za chwilę będziemy poszukiwać ludzi, którzy są zakochani. Podobno Hełmno to jest miasto miłości. Zgadzasz się ze mną? Oczywiście. Bardzo się zgadzam. Czekamy na pana Sawiana, który będzie pięknie wam grał, a potem szukamy zakochanych. Czy ktoś chciałby zawiesić kłódkę? Może? Mateusz, czy to jest jakieś... Co to jest? To jest radio w pigułce. To radio zabiera się do kieszeni i można być w radiu. Normalnie, co? A wsadź to do kieszeni. Dobra. Czy są wśród nas jacyś zakochani? To większej kieszeni. Dzień dobry! To jest człowiek, który prawie reprezentował nas na Eurowizji, zdobył tyle punktów, co Edyta Górniak, a w Mam Talent zdobył najwięcej serduszek wśród internautów. Gwiazda internetu. Dzień dobry. Pan Sawian. Jestem prezydentem miasta miłości. Czekam na ciebie z niecierpliwością. Weź sobą tylko serce, resztę otrzymasz na miejscu. Jestem prezydentem miasta miłości. Spotkamy się wkrótce w urzędzie przyjemności. Nie ma tu koleje, każdy jest numerem jeden. Numerem jeden. Jeśli słyszysz mój głos, więc idziesz w dobrym kierunku. Jest i ona, słynna ławeczka miłości. Przy pięknym akompaniamencie pana Sawiana będziemy teraz wieszać nasze miłosne kłódki z tą oto grupą wspaniałych słuchaczy. Pomachajcie wszyscy bardzo proszę do kamery, wszyscy zakochani i niezakochani, bo być może ta ławeczka pomoże znaleźć nam miłość dosłownie za chwilę. To ja będę czytał. Mama plus córka. To jest najpiękniejsza z miłości. Tak, to jest piękne, że nie mamy nie tylko pary, ale mamy też oczywiście wnuczkę. Dziadkowo, wnuczką. Uwaga, złota kłódka właśnie otrzymała inicjały M plus N i wielkie serce. We could stay to watch the sunrise. Cancel all our plans. Tyle nasi przyjaciele z dawnych lat. Możemy się zatrzymać? Tak, bardzo przyjaźnimy. Tak. Proszę chodźmy. Bardzo. Bardzo dziękujemy. Cześć. Witam. Mateusz, cześć, bardzo Sława, nam miło. Prezes OSP. Bardzo nam miło, pani Ola, pani bardzo Czesława. Miło. Cześć. Wszystkiego. Mateusz, hej. Cześć Marta. Święta. No tak, dzisiaj dzień strażaka, to no, prawda. Chcemy wam życzyć wszystkiego co najlepsze i nie ukrywamy, chcielibyśmy się przetestować w wozie strażackim. Koniecznie musimy wejść do środka, bo nigdy nie siedzieliśmy. To tam obok stoi taki nowiuteńki funkelnówka, niedawno przyszedł. Dobra. Jest prawie nieśmigany. Nie jest nas tutaj tak wielu, ale gromkie brawa dla wszystkich strażaków w tym kraju, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo. Wielkie brawa! To jest chyba dobry moment, żeby przypomnieć historię, dlaczego tu w ogóle zajechaliśmy. Przyjaźnimy się od lat, ale to, o ile dobrze pamiętam, Radio RMF FM, z wami w komitywie uzbieraliśmy pieniądze, pomogliśmy wam uzbierać. Tak, 3 lata temu mieliśmy taki piękny problem pod tytułem gmina nie chciała nam dołożyć pieniążków na zakup samochodu, na który była promesa. No niestety przeciągnięto to w czasie, ta promesa przypadła, ale na szczęście pojawiła się druga okazja i te pieniądze zostały wykorzystane we właściwy sposób. Ekstra. Dzięki temu możemy pomagać wspólnie. My też się do tej pomocy dokładamy. Tak, jesteśmy duchem z wami od lat i przyjaźnimy się. Gdzie jest ten wóz? Tuż obok. Chodźmy. Ale nasz też ładny, prawda? Żółciutki. Ale w starciu z tym byłoby ciężko. Możemy zrobić starcie. Dlatego ładnie stoją. Można. Ale szał. Mogę za kierownicą? Nie, nie odjadą. Żona moja. Dobrze. Pozdrawiamy żonę. Żona jak ma na imię? Beata. Beata. Beatko, całujemy. Ale to strażakiem trzeba być wysokim, czy po prostu gibkim? Wsiadać przodem, wysiadać tyłem. Ja pitole. Dawaj mi wszystko, co masz.
Mamy syrenę! Ja się czuję jak dziecko. Mogę nacisnąć? Już koniec, dziękujemy bardzo. Przepraszam, musiałem, ale fantastyczny. Mateusz ostatni raz widział taki mały wózki tak. Po prostu. Jak zobaczyłem tego kampera, pomyślałem, że chcę być podróżnikiem, ale wiecie co? Ja chcę być strażakiem. I dojechaliśmy do Amelii na grilla, mamy zaproszenie. Jeszcze przemyślę tego strażaka, ale... Kurde, te syreny to jest...